Nowa prawica to wolna Europa, wolna od okupacji brukselskich federastów. Ludzie pytają, jak to jest, że Unia daje nam dotacje, a zadłużenie coraz większe. Ludzie pytają, jak to jest, że Unia da nam dotacje na bardzo ważną szosę na Euro 2012, Kraków-Lwów, do tej pory nieskończoną, a Chińczycy bez dotacji europejskich wybudowali w ubiegłym roku 11 800 km autostrad 6- i 8-pasmowych. Odpowiedzmy na to pytanie. Popatrzmy, kto rządzi w Unii Europejskiej. Pan Józef Manuel Durand Barroso, maoista, to jest kierunek na lewo od komunistów, on ukrywa, że jest maoistą. Ale na przykład pani baronowa Ashton of Uplands, komunistka, nie zgodziła się ukrywać, ona jest komunistką. Pani Maria Damanaki, grecka komunistka, o, tę wyrzucono z partii komunistycznej, jest jeszcze bardziej lewicowej partii Synapsismus. Albo pan Herman van Rompuy, komunista, no on teraz udaje Hadeka, ale jego siostra, o nie, rodzina jest komunistyczna, ona nie zgodziła się udawać, że nie jest już komunistką. Celem tych ludzi jest zerowy wzrost i zahamowanie rozwoju przez zniszczenie kapitalizmu. Karol Marx im tłumaczył, że jest tylko jeden sposób zniszczenia kapitalizmu, podatki, podatki, jeszcze raz podatki, z tym, że jeżeli nałożymy podatki na kapitalistę, który produkuje prąd elektryczny, to on podnosi nam cenę prądu i to my płacimy ten podatek. I to wyjaśnia, dlaczego my jesteśmy biedniejsi. Europa pod okupacją tych czerwonych sukinsynów się nie rozwija. A my chcemy, żeby Polska się rozwijała nie w tempie zero, tylko tak jak przed wejściem do Unii. Nowa prawica to wolna Europa, wolna od okupacji brukselskich federastów. Lista numer 7 Janusza Korwin-Mikkego.